Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. W piątek, 5 kwietnia w Kafe Muzeum w Cieszynie odbędzie się spotkanie promocyjne książki o Śląsku Cieszyńskim. Jak Stelak z Werbusem. Książka Andrzeja Drobika i Jarosława J. Drużyckiego to listy o Śląsku Cieszyńskim. Tematem przewodnim jest współczesna tożsamość mieszkańców Śląska Cieszyńskiego po obu stronach Olzy. Autorzy wymieniają się listami, w których przedstawiają swoje niekiedy zbieżne, a niekiedy kompletnie odmienne opinie i poglądy na kwestie cieszyńskie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17. W piątek rozpoczyna się w Cieszynie 8. Międzynarodowy Konkurs Duetów z Harfą. W Zamku Cieszyn zapisy uczestników już od 9. Koncert inauguracyjny zaplanowano na godzinę 19 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej. Konkurs zakończy się w niedzielę o godzinie 15 w Domu Narodowym w Cieszynie. W sobotę 6 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach odbędzie się kolejna, już 16. edycja konkursu regionalnego potraw i wypieków na zapusty i Wielkanoc. Dorty, kołocze, krepliki i inksze placki. Przygotowanie stoisk w godzinach od 9 do 10. Jury potrawy będzie oceniać do 11. Ogłoszenie wyników 12. W tym dniu odbędzie się również na Placu Zamkowym i w sali widowiskowej w Zebrzydowicach kiermasz świąteczny. W godzinach od 9 do 13. Wstęp wolny. W sobotę w naszym regionie nie zabraknie również muzycznych propozycji. W Cieszynie w Anielskim Młynie odbędzie się koncert dziewanny. W programie tradycyjne pieśni słowiańskie, autorskie utwory inspirowane kulturą morza i góralszczyzną, a także wiedźminem. Start godzina 19.30. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.